Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nasze studio w nieco innym anturażu, ale to dlatego, że spotkanie z dyrektorem Opolskiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, panem Dawidem Drożdżem. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam serdecznie. Oprzemy na kanwie spotkania wczorajszego, w którym to spotkaniu przekazał pan moc podziękowań osobom, instytucjom i wiele mówił pan też o działaniu miasta przez te ostatnie dwa lata i pomocy Ukraińcom, którzy pojawili się tu po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na ten kraj. Dzisiaj po tych dwóch latach, co dla pana jest najcenniejszym doświadczeniem z tego okresu? O, tych doświadczeń jest całkiem sporo. To takie wyzwanie, bo przyznam szczerze, wtedy, kiedy zarząd powierzył mi kierowanie naszym okręgiem, myślałem, że to będzie tak łatwo wszystko przez moją poprzedniczkę przygotowywane, teraz to. Na nieszczęście zaczęła się od razu pandemia. Jak już przyzwyczaił się człowiek do pandemii, cały problem tutaj ściany białoruskiej, gdzie dla Czerwonego Krzyża kolejne wyzwanie. Dobrze, poszło jakoś. Później Ukraina. Więc tak zastanawiam się, że tutaj cały czas jestem wystawiony na taką próbę, ale myślę, że może przez to, że właśnie człowiek na takich wyższych obrotach pracuje, później będzie już tylko łatwiej. Oby tak było, bo chyba wszyscy życzymy sobie tego, a Państwo przede wszystkim jako organizacja, żeby tej pomocy nieść jak najmniej. Wtedy będziemy my wszyscy szczęśliwi. W tej formie, bo Czerwony Krzyż z tym, czymś zajmuje się, to jest całkiem sporo rzeczy. Tutaj akurat ta pomoc humanitarna, której wczoraj była podsumowywana, to tylko jeden fragmencik, bo prościej chyba było mi powiedzieć, czym się Czerwony Krzyż nie zajmuje. To tak. Natomiast od dwóch lat mamy profesjonalną strategię na najbliższe 10 do 2030 roku. I ona chyba faktycznie jasno, klarownie mówi to, czym się Czerwony Krzyż zajmuje. I z drugiej strony to, czego oczekuje społeczeństwo od Czerwonego Krzyża. Bo każda organizacja mogłaby się zajmować nie wiadomo czym, prawda? Natomiast jeżeli społeczeństwo chciałoby, żeby jednak czymś innym, to z tego by nic nie wyszło. Ale te wyzwania są ogromne, bo to się naprawdę bardzo zmienia. Cały świat i cała geopolityka, z którą mamy do czynienia, więc Państwo też musicie wyjść naprzeciwko. No więc właśnie, natomiast wszystkie te cele całego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są na tyle uniwersalne, że bardzo szybko się odnajdujemy. Bo tak jak mówiłem, jednym z tych filarów jest szeroko rozumiana wsparcie, pomoc humanitarna. To nie tylko teraz to, co było i to, co jest, działania związane z pomocą uchodźcom, ale też przecież na co dzień i nasze województwo i Opole dość mocno ucierpiało w wyniku klęsk i katastrof naturalnych, prawda? Chociażby nawet powódź słynna, czy później te podtopienia, które w rzeczywistości były mini powodziami, prawda? Więc przygotowanie na ich. Tworzymy cały bardzo fajny system związany z grupami wsparcia humanitarnego, pomocy humanitarnej, czyli grupa takich osób, która będzie mogła pojechać właśnie w to miejsce klęski, katastrofy i zaopiekować się na sam początek tymi ludźmi. Chociażby nawet ta ciepła herbata gorąca, to wsparcie, pocieszenie tego, czego ludzie oczekują. W tym filarze też mamy ratownictwo, mamy grupę ratownictwa, która przygotowuje się do jakichś grubszych rzeczy, wyzwań. Natomiast na co dzień prowadzi mnóstwo pokazów, czy zabezpiecza imprezy masowe, pierwsza pomoc. Przecież Czerwony Krzyż jest liderem szkoleń. W zeszłym roku chociażby nawet tutaj na Opolszczyźnie przeszkoliliśmy ponad 2,5 tysiąca osób na różnych formach. To jest jeden filar. Drugi filar, promocja zdrowia i honorowe krwiodawstwo, czyli to, co jest związane ze zdrowiem. Promocja zdrowia od najmłodszych lat w szkołach, przeróżne pogadanki, spotkania, olimpiady, turnieje związane właśnie ze zdrowym stylem życia, zdrowym odżywianiem, zdrowym zdrowiem, po prostu zdrowiem, ekologią, prawda? Ale też honorowe krwiodawstwo. Przecież Czerwony Krzyż tutaj związany jest z honorowym krwiodawstwem. Mimo że tej krwi nie pobieramy jako Czerwony Krzyż, ale nie zapominajmy, bo to robią centra krwiodawstwa. Tak, natomiast oczywiście cały ruch się zaczął od Czerwonego Krzyża w Polsce, więc honorowe krwiodawstwo jest nasze. To my mamy kluby honorowych dawców krwi, to my promujemy tą ideę. I wreszcie ten trzeci filar, może najmniej fajny, ale
szalenie, szalenie ważne, czyli to całe wsparcie socjalne plus wsparcie tych wszystkich grup wykluczonych, czyli ta, ta szeroko rozumiana, można powiedzieć, pomoc socjalna. Pomoc socjalna i społeczna. No właśnie o to chciałem pana zapytać, bo przy oczywiście takich akcjach światowych, przy pomocy przecież poszkodowanym w wojnach, w wielu miejscach świata, widzimy, słyszymy. Natomiast wracając chociażby do tego, co dzieje się w Opolu, wiemy, jak wiele osób wymaga codziennej pomocy, jak wiele osób korzysta z tej pomocy. I tutaj ta pierwsza część pytania, rzeczywiście o jakich liczbach możemy rozmawiać, o jakiej tej codziennej pomocy. To są wydawania posiłków, to są różne rzeczy, które są niezauważalne, bo my ich tego na ulicy tego tak naprawdę nie widzimy, ale wiemy, jak codziennie ta praca w PCK wygląda. Dokładnie, może tego nie widać, natomiast patrząc na nasz oddział, na Opolszczyznę, na województwo opolskie, dwa duże punkty opieki, które na co dzień opiekuje się nasze siostry, opiekunki Polskiego Czerwonego Krzyża, które opiekują się właściwie taką grupą ponad 300 osób. Wiele z tych osób jest sparaliżowana czy ciężko chora, nie wychodzi z domu, więc ich posiłek, ich toaleta, to, czy będą miały zrobione zakupy, zależy od tej opiekunki, czy opiekuna, bo też panów mamy, czy przyjdzie, czy zaopiekuje się. Czy to coś, czego nie widać, nie jest takie spektakularne, ale dla tych naszych podopiecznych, dla tych ludzi, jest to ich codzienne życie. Pan redaktor mówi dożywianie, tak. No tutaj w Opolu mamy nasz punkt socjalny, gdzie żywimy. W skali zeszłego roku, z tego co pamiętam, to tych posiłków było ponad 30 tysięcy wydanych. Łatwo podzielić sobie przez 365 dni roku, prawda? Dokładnie, z tego co wiem, bo to taka nieformalna wiadomość, tam żywimy, wiadomo, osoby, które o niskim statusie, czy w ogóle bezdomne, podobno dobrze gotujemy, bo też pojawiają się bezdomni z innych części kraju, bo w Opolu dobrze karmią. Więc to takie, jeżeli to ma być rekomendacją, a jest rekomendacją, ale prawda? Ale taką takim pozytywną, w sercu, prawda? Pozytywną, prawda? Nie jest to w postaci serca, dyplomika, tak, prawda? Tak. Tylko, że gdzieś tam ktoś przyjeżdża z innej części kraju, bo tutaj szkoda, że wymaga takiego zaopiekowania, ale jest to rekomendacja drugiego człowieka, więc tutaj jestem szalenie ważna. Ale patrząc na Opole, też kilka innych programów, bo patrząc na bezdomnych w tych okresach takich zimowych, w zeszłym roku te pierwsze 3-4 miesiące i te ostatnie miesiące śniadania w weekendy. Wtedy, kiedy no na pewno jest gorzej gdzieś coś kupić czy zdobyć, dożywiamy bezdomnych. No i też mamy taki program, który też tutaj dzięki wsparciu miasta realizujemy już 6-7 rok. Zaczęło się od kuchni na kółkach, nazywało się, natomiast teraz to po prostu ciepłe posiłki, gdzie gotowe obiady dostarczamy do tych osób, które są potrzebujące. Ale to także, patrząc na te posiłki, patrząc na skalę całego województwa, to także po prostu dożywianie dzieciaków w szkołach, czy refundacja tych posiłków. Jest różnie, mówi się, że nie ma biedy w Polsce, że jest tak super. Nie, jest to prawdą. Nie jest to prawdą i tutaj jest wiele jeszcze do zrobienia. Szanując inne organizacje i doceniając ich pracę, gdzie chcemy wspierać, nie wiem, dzieci w Afryce, wielki szacunek, ale myślę, że jako Polska jeszcze mamy dużo do zrobienia tutaj. Na miejscu, prawda? Na miejscu, tu, żebyśmy mogli pomagać innych. Tych potrzeb jest cały czas dużo. Czy tak jak mówię, tych pomocy w obszarze pomocy społecznej, socjalnej, ale tych przede wszystkim edukacyjnych, prawda? Gdzie od tego zaczynamy, od najmłodszych lat, ta segregacja, ten zdrowy styl życia, prawda? To później owocuje. To chciałem pana na koniec króciutko zapytać właśnie, czy tych wolontariuszy, tych chętnych, tych ludzi, którzy rozumieją te idee i te potrzeby, rzeczywiście, no bo wiemy, jak to jest z pracą społeczną, bardzo często wiemy, jak to jest z takimi organizacjami pomocowymi, czy rzeczywiście, tak jak pan powiedział, skorupka jak nasiąknie za młodu, to jest szansa, rzeczywiście, że
będą następcy i będą pokolenia, które będą zasilały kadry PCK. Nie chcę powiedzieć, że oczywiście ta wojna na Ukrainie pokazała, ile w nas jest serca, ile możliwości, chęci do działania, ale rozmawiamy o czymś, co trwa i co będzie jeszcze trwało. Jak to jest, tak na koniec zapytam, o taką lekką przyszłość zmiany pokoleniowej. Zapewne pan redaktor się chciał zapytać o takich wolontariuszy. Pan redaktor idzie sobie ulicą, dobra, wejdę do Czerwonego Krzyża, coś pomóc, prawda? Jak najbardziej, takich też jest tutaj, cała ta pomoc Ukrainie pokazała. Obserwujemy taką dużą zmianę, szczególnie wśród młodych. Wolontariat jest modny, ale wolontariat akcyjny. Coraz trudniej pozyskać takiego wolontariusza, panie redaktorze, zostaje i jest pan, przyszedł dzisiaj i zostanie pan z nami jeszcze przez 5 czy 10 lat. Dzisiaj tak pomoże, prawda, bo się podoba na przykład akcja, pójdzie pan z nami kwestować, czy pomoże na przykład pakować paczki i teraz w okresie przedświątecznym, czy chociażby nawet za tydzień śniadanie wielkanocne. Więc przyjdzie pan redaktor 3 godziny wcześniej porozkładać namioty, prawda? Okej. Ale żeby tak już zostać na dłużej, to widzimy, że jest ciężej i rozmawiając z innymi tutaj organizacjami, jest to bardzo podobnie. Coraz więcej jesteśmy akcyjni. Coś się nam podoba, fajnie, chcemy działać, natomiast żeby zostać tam na dłużej, czyli być tą organizacją na dobre i na złe, już tutaj jest ciężej. Ale nie możemy narzekać na wolontariuszy. Tak jak wczoraj mówiłem, cała grupa, która była tam w Towu, przeszło z nami do Toropolu i teraz jest z nami w naszym punkcie socjalnym IKA. Od 8 do 15 praca, a w poniedziałek normalnie w grafiku wpisane, że popołudnie, wieczorek z Czerwonym Krzyżem na pomaganiu uchodźcom. No to panie direktorze, tylko życzyć i zachęcać do tego, żeby z państwem współpracować, bo jest to organizacja niezmiernie potrzebna. Ale życzmy sobie, żeby było coraz więcej tej pomocy w tych programach edukacyjnych, żebyśmy nie musieli to, co wczoraj było podsumowane, żeby było więcej tych działań takich właśnie miękkich, edukacyjnych, przyjaznych, chociaż pomoc oczywiście jest przyjazna, ale na pewno każdy z nas by się cieszył, jakby ten rodzaj pomocy nie musiał być. Dziękuję zatem serdecznie za to spotkanie, za tę rozmowę, a zawsze wiemy, że drzwi do oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża są, panie dyrektorze, szeroko otwarte. Krakowska 50. Dziękujemy bardzo.